Dzień dobry, dobry wieczór. Serdecznie witam na 43. części z serii Bóg zachowa swoich. Dzisiejszy temat, którym chciałbym się zająć, jest oparty na Filipian 3 rozdział 7 werset. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I dzisiejszy 43. odcinek nosi tytuł Dzieło Pana Jezusa Chrystusa i wynikający z niego odpoczynek sumienia są dowodem na to, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, czyli że Bóg zachowa swoich. I gdy ostatecznie człowiek osiągnie stan, którym zrozumie realia, czyli uzmysłowi sobie realia swojego położenia przed obliczem Bożym, głębokość upadku, w jakim się znalazł, winy, nędzy, całkowite i beznadziejne bankructwo. Wtedy nie będzie mógł spocząć tak długo, jak długo Duch Święty nie objawi jego sercu pełnego Chrystusa, zadowalającego całkowicie. I to jest kluczowa kwestia związana z wiecznym bezpieczeństwem. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdy uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest właśnie Boże rozwiązanie, jedyna możliwa odpowiedź na stan zupełnej ruiny grzesznika. Jest to prawda prosta, ale równocześnie najważniejsza. Jest faktem, że im głębiej sobie przyswoimy tą zasadę, tym lepiej nam ta zasada posłuży. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Tajemnica prawdziwego pokoju jest ukryta, tkwi w dotarciu do centrum winnego, zrujnowanego, bezradnego, mojego nędznego ja, w cudzysłowie ja, i odnalezienie w pełni zadowalającego Chrystusa jako Boże zaspokojenie najgłębszych potrzeb. To stanowi rzeczywiste odpocznienie, niepodlegające żadnym zakłóceniom. Owszem, może się pojawić smutek, ucisk, konflikt, udręka duszy, tęsknoty, ciężar różnych pokus, doświadczeń i prób. To jest możliwe. Lecz gdy Bóg, Duch Święty, bo Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, więc jeśli Bóg, Duch Święty sprawi, że człowiek ujrzy własne dno i spocznie w pełni na Chrystusie, zapanuje w jego sercu pokój, którego nic nie będzie mogło przerwać. Niespokojny stan wielu spośród ludzi podających się za chrześcijan jest wynikiem nieprzyjęcia do serca pełni Chrystusa jako zaopatrzenia dla nich od samego Boga. Bez wątpienia ten smutny i bolesny stan może być wywołany także dodatkowymi przyczynami, takimi jak lgnięcie do judaizacji, legalizmu, faryzeizmu, ludzkiej tradycji, niezdrowych rzeczy obciążających sumienie, jak pornografia, czy innego rodzaju rzeczy typu zakupoholizm, czy łażenie po Facebookach, YouTubach i tak dalej, gdzie nie ma się skonkretyzowanych jakichś znanych celów, tylko się łazi bez sensu, ogląda różne bzdury. Serce sobą samym zaabsorbowane, czyli jakieś takie zabłądzenia ukierunkowane czy to na mój wygląd, czy też na moje zachowania, które nie wynikają ze Słowa Bożego, tylko zajmują się raczej takim światowym wzorcem. Błędna doktryna też jest tutaj źródłem takiego niepokoju. Ukryta tęsknota za światem,
niewielkie choćby zastrzeżenia do praw bożych, bo prawa Boże należy zawsze akceptować pełnej rozciągłości, nie szukając siebie, tylko chwały Bożej. I też różne zabłądzenia w kwestii tego, kim jest Chrystus, albo że jesteśmy przeznaczeni do wieczności, czyli wieczne kwestie, czy to wiara w to, że piekło na przykład jest chwilowe, to jest typowy błąd taki, który niszczy pokój Boży. Niby ma być lekarstwem dla takich, którzy się tym parają, ale w rzeczywistości prowadzi do rozbicia w wierze i prowadzi do niepokojów. Cokolwiek by to nie było, niemal w każdym przypadku brak pokoju, tak częsty wśród ludzi podających się za chrześcijan, a wśród nich nawet wśród prawdziwego ludu Bożego, wywołany jest przeoczeniem tego, co Bóg dla nas sprawił w Chrystusie na zawsze, na wieczność i niedowierzaniem w to, co powiedział. Więc na kartach Pisma Świętego znajdziemy zapewnienie, że w Chrystusie przygotowane jest dla mnie, dla Ciebie, absolutnie wszystko, co jest mi, co jest Tobie potrzebne, aby zaspokoić moje, Twoje sumienie, pragnienia Twojego serca, mojego serca, czy też pilne potrzeby, jakie mogą pojawić się w moim życiu, w Twoim życiu. Dzięki Bożej łasce możesz wiedzieć, że dzieło Chrystusa jest jedynym sprawcą odpoczynku sumienia. Osoba Pana Jezusa Chrystusa, Jego osoba jest jedynym godnym obiektem pragnień serca. Jego Słowo, Słowo Boże, Słowo Pana Jezusa Chrystusa jest jedynym przewodnikiem w pielgrzymce życia. To jak kroczymy przez życie. I dlatego jest to bardzo ważne, żeby koncentrować swoje myśli na dziele Pana Jezusa Chrystusa jako sprawcy odpoczynku sumienia. Więc odpoczynek sumienia jest całkowicie oparty na dziele Pana Jezusa Chrystusa. Gdy rozmyślamy o dziele Pana Jezusa Chrystusa, które jest podstawą odpoczynku sumienia, to wtedy musimy pamiętać, że to jest bardzo ważny temat i tutaj przykuwają moją uwagę osobiście, ale myślę, że nie tylko moją, dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co Chrystus uczynił dla nas, a po drugie, co Chrystus obecnie czyni dla nas. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pojednaniem. Pojednanie. W drugim przypadku z wstawiennictwem. Wstawiennictwo. Jezus wstawia się za nami. On umarł za nas na krzyżu. On żyje dla nas na tronie. W Jego odkupieńczej śmierci wyszedł On naprzeciw naszej całej grzesznej kondycji. Poniósł nasze grzechy i zgładził je raz na zawsze, dlatego zbawienie jest nieutracalne. Został oskarżony wszystkimi grzechami tych z nas, którzy wierzą w Jego imię. A Pan Jahwech włożył nań nieprawość nas wszystkich, mówi 53 rozdział Izajasza. To jest Izajasza 53, rozdział 6, werset. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, zboczyliśmy każdy na własną drogę, a Jahwech sprawił, że Jego spotkała kara za winę nas wszystkich. Także jest w Słowie Bożym napisane, gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga. Czytamy o tym w 1 Piotra 3,18. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieźć do Boga, będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. Oczywiście czytam z tego przekładu Nowego Testamentu, czyli Trynitarnego Towarzystwa Biblijnego, najlepszego przekładu na język polski, jaki na chwilę obecną istnieje.
To jest oczywiście wspaniała i wiecznie ważna dla każdej spragnionej duszy prawda. I ta prawda jest podstawą i fundamentem istoty rzeczywistego, prawdziwego chrześcijaństwa, nie jako pustego wyznania, lecz jako istoty takiej, która może cokolwiek w życiu zmienić takiego człowieka, który jest związany z tą prawdą. Nie jest możliwe, aby którakolwiek naprawdę przebudzona dusza, czy też duchowo oświecone sumienie, mogły cieszyć się darem Bożego pokoju, zanim nie uchwycą się tej bezcennej prawdy prostą wiarą. To jest bardzo ważne. To jest oczywiste, że muszę wiedzieć na podstawie Słowa Bożego, na podstawie boskiego autorytetu, że wszystkie moje grzechy zostały raz na zawsze usunięte sprzed Jego oblicza, czyli że jestem raz na zawsze zbawiony, że zgładził je On w sposób zgodny z wymaganiami swego tronu i wszystkimi atrybutami swojej natury oraz muszę też wiedzieć to, że gładząc je, uwielbił się w sposób daleko wyższy i wspanialszy, niż gdyby miał mnie za nie zesłać na wieki do jeziora ognistego, do piekła. Więc dlatego, tak jak powiedziałem, niewiara, wieczne potępienie złych w piekle jest też takim elementem, który niszczy pewność zbawienia. Jeśli zbawienie jest nieutracalne, to między innymi również dlatego, że piekło jest nieskończonymi torturami w jeziorze ognia i siarki, gdzie ci, którzy tam trafią, będą dręczeni dniem i nocą na zawsze, bez żadnej szansy wyjścia stamtąd. Więc co do Boga, tak On sam tego dokonał. I w tym tkwi sedno całej sprawy. Bóg położył nasze grzechy na Pana Jezusa Chrystusa. To jest kluczowa rzecz. Pan Jezus w doskonały sposób mnie zastąpił. Zastąpił mnie, wisząc na krzyżu Golgoty. Więc On sam tego dokonał. I Bóg położył moje grzechy na Jezusa Chrystusa Pana. I mówi mi o tym w swoim słowie, abym wiedział o tym na podstawie Jego własnego autorytetu, który nie może kłamać. Bóg to zaplanował, Bóg to wykonał i Bóg o tym mówi. Wszystko to jest od Niego, od początku do końca. Ty też możesz mieć tą zupełną, niezachwianą ufność i pewność. I skoro to jest od Niego, od początku do końca, to my mamy spocząć w tym, jak małe dzieci. Skąd wiem, że Pan Jezus Chrystus poniósł moje grzechy na swoim ciele, na drzewie, na krzyżu? Na podstawie tego samego autorytetu, który mówi mi, że miałem grzechy, które mnie obciążyły. Przecież to ze Słowa Bożego wiem, że zgrzeszyłem, tak? Więc jeżeli Słowo Boże mówi, że zgrzeszyłem i wierzę w to, że zgrzeszyłem, to również Słowo Boże daje lekarstwo. A jeżeli nie wierzyłbym Słowu Bożemu, no to przede wszystkim nie przyjmowałbym informacji o tym, że zgrzeszyłem. I nie ma tematu, tak? No po co mam szukać dalej, skoro nie wierzę w Słowo Boże? Sprawiedliwi nie potrzebują usprawiedliwienia, zdrowi nie potrzebują lekarza, tak? Czyli bym się uważał za zdrowego, bo nie poddałem się badaniu Słowem Bożym. To sam Bóg w swojej cudownej i nieporównywalnej miłości zapewnia mnie, nędznego i podłego grzesznika, winnego i zasługującego na wieczne zatracenie w piekle, że On sam zajął się sprawą moich grzechów oraz gładząc je zebrał obfite żniwo chwały Jego, swego wiecznego imienia w obecności całego wszechświata i wszystkich inteligentnych stworzeń. To właśnie żywa wiara w to wspaniałe dzieło przynosi spokój sumienia. To jest kluczowa sprawa. Skoro Bóg zadowolił się zgładzeniem moich grzechów, tym bardziej ja mogę być tym usatysfakcjonowany.
Wiem, że jestem zgubionym z natury grzesznikiem. Wiem, że teraz dalej jestem grzesznikiem. Może nawet największym grzesznikiem. Wiem, że grzechy moje są liczniejsze niż włosy na mojej głowie. Nawet jak byłem jeszcze kiedyś kudłaty, to dalej tak było. I wiem, że jestem właśnie z natury grzesznikiem, a teraz już jestem odkupionym grzesznikiem, ale wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że grzechy moje są liczniejsze niż włosy na mojej głowie, czarniejsze od nocy, jak samo piekło, można powiedzieć. Wiem, że przez każdy jeden z tych grzechów, nawet w cudzysłowie mówiąc po ludzku najmniejszy, zasługuję na wieczne potępienie w wiecznych płomieniach piekielnych. Wiem, bo Słowo Boże mówi mi, że najmniejsza plamka grzechu nie może ostać się w obecności Bożej, w Jego obecności. To też nie było żadnej alternatywy, żadnego scenariusza B, jak tylko wieczna separacja od Boga. Wiem to wszystko na podstawie jasnego i niekwestionowanego autorytetu Słowa Bożego, które odwiecznie jest zapieczętowane w niebie. Więc Słowo Boże mnie o tym przekonuje. Ale także, cóż za wspaniała tajemnica krzyża, tego, co się stało na drzewie. Cudowne, tutaj można by powiedzieć, misterium odkupieńczej miłości. Oto widzę w duchu samego Boga, biorącego moje grzechy, te czarne, obrzydliwe, ohydne wszystkie, jakie zobaczył i jakie ocenił. Widzę, jak złożył je na głowie mojego błogosławionego zastępcy i rozprawił się z moim zastępcą za te grzechy. Widzę kłębiące się chmury sprawiedliwego sądu Bożego, sprawiedliwego gniewu Bożego przeciwko moim grzechom, gniewu, który trawiłby moje ciało i duszę na wieki w jeziorze ognistym, w piekle. Gdy tymczasem skupiły się one nad Synem Człowieczym, nad Panem Jezusem Chrystusem, który stanął tam za mnie, zastąpił mnie przed Bogiem i poniósł wszystko to, co mi się osobiście należało. Bóg Ojciec nie miał po prostu tutaj żadnego życzenia, żeby mnie potępić i dlatego przed wiecznym czasie, czasie to może jest złe określenie, powstał Boży plan przed założeniem świata ratowania mnie. Bóg Ojciec postąpił z Panem Jezusem, z Nim tak, jak słusznie by powinien był postąpić ze mną. Widzę nienaruszalną sprawiedliwość, nienaruszalną świętość i prawość, rozprawiające się jawnie z moimi grzechami raz na zawsze. I to jest ważne. I to jest doskonała podstawa mojego wiecznego bezpieczeństwa. Nie przemknie żaden, ani jeden grzech, nic się nie ukryje. Czy zostanie pominięte? Nie, nie zostanie pominięte. Nie prześliźnie się jako nieważne. To nie jest możliwe, skoro to Bóg wziął sprawę w Jego ręce, w swoje ręce. Chodzi tu o Jego chwałę i Jego nieskazitelną świętość, odwieczny majestat oraz wzniosłe wymogi Jego władzy. Wszystko to musiało zostać zaspokojone w sposób przysparzający chwały Bogu w obecności aniołów, ludzi, no i istot też zdemoralizowanych takich demonów. Mógł On posłać mnie do piekła. Zasłużyłem na to w zupełności. Według prawa sprawiedliwie posłać mnie do jeziora ognistego, do piekła, za moje grzechy. Na nic innego nie zasługiwałem. Dalej na nic innego nie zasługuję, aby wieczność spędzać w jeziorze ognia i siarki w piekle. Cała moja moralna istota w jej głębi zasługuje na to. Nie ma innego osądu. Nie mam ani słowa na własne usprawiedliwienie, choćby dla jednej grzesznej mojej myśli. Nie mówiąc już o całym życiu zbrudzonym, zbrukanym grzechem. Od początku do końca. Życiu w rozmyślnym grzechu aroganckiego buntu. To jest ten cały ja.
Więc jeżeli ktoś mi pisze w komentarzach, ty taki owaki, jesteś taki śmaki. Tak, jestem nawet gorszy niż jesteś w stanie to opisać. I ja tego nie nazywam hejtem, hejterem, dlatego że to nie jest żaden hejt, tylko to jest po prostu przypomnienie, jak jest w istocie. Jestem nawet gorszy niż wasze najgorsze podejrzenia do mnie. Jeśli masz na mój temat jakieś negatywne zdanie, to mogę cię jedynie poinformować, że mnie niesłusznie wybielasz i usprawiedliwiasz, bo nie ma we mnie nic dobrego. Inni mogą próbować kwestionować sprawiedliwość wiecznej kary za życie w grzechu, brakiem proporcji między paroma latami złych czynów a wieczną męką jeziora ognistego. Mogą tak argumentować, lecz osobiście wierzę i bez wahania wyznaję, że za jeden mój grzech wobec istoty takiej jak Bóg, którego widzę na krzyżu w pełni, ja w pełni zasłużyłem na wieczne potępienie piekle. Nie ma dla mnie żadnego usprawiedliwienia. I to nie chodzi o jakąś teologię. To jest oczywiste, że gdybym chciał to teologicznie opisać, to bez trudu przytoczyłbym jakieś cytaty z różnych pism świętych, nieodparcie dowodzących istnienia takiego wiecznego potępienia. Lecz nie, ja chciałbym na to zwrócić uwagę jako ktoś, kogo Bóg nauczył rozumieć, jaka jest sprawiedliwa cena grzechu. Jest nią i nie może być nic innego jak, i to jest ważne, żebym to podkreślił, i z pełną rozwagą, tylko wieczne odseparowanie grzesznika od obecności Boga i baranka. Czyli wieczna męka w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Lecz Bogu niech będą dzięki. Zamiast potępienia mnie w piekle za moje grzechy, Bóg posłał swojego jedynego Syna, aby stał się ofiarą przebłagalną za te grzechy. To jest moim udziałem, ale też jest udziałem każdego, kto uwierzył Panu Jezusowi i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Tak więc w cudownym, ujawnionym planie odkupienia, który widzimy w Biblii, w Słowie Bożym, widzimy świętego Boga rozprawiającego się z moimi grzechami przez wykonanie wyroku za nie na osobie Jego umiłowanego, wiecznego i współistotnego Syna. A celem takiego rozprawienia się z moimi grzechami było zalanie mojego serca oceanem Jego miłości. Na tym polega miłość, że nie ja umiłowałem Boga, lecz On mnie umiłował i posłał Syna swojego jako ubłaganie za grzechy moje. Tak jak jest w Słowie Bożym napisane, w tym jest miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego dla ubłagania za grzechy nasze. I teraz sumienie moje może doświadczyć pokoju, jeśli tylko uchwyci się tej prawdy prostą wiarą. Jakże to jest możliwe, aby ktoś, kto wierzy, że Bóg rozprawił się z jego grzechami, nie miał pokoju? No jest to niemożliwe. Skoro Bóg mówi mi, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej, cóż więcej potrzeba sumieniu, by osiągnąć pokój, spokój? Jeżeli Bóg zapewnia mnie, że wszystkie moje grzechy są zmazane jak gęsta chmura, zarzucone w tył, na wieki usunięte sprzed Jego oblicza, to czyż nie wystarczy to, by mieć pokój? Jeśli ukazuje mi On Zbawiciela, który poniósł moje grzechy na krzyżu, tak jak mówi Piotr, na drzewie, który poniósł moje grzechy na drzewie, a obecnie ukoronowany zasiada po prawicy majestatu w niebie, to czy dusza moja nie powinna doświadczyć doskonałego pokoju, jeżeli chodzi o sprawę moich grzechów? Z całą pewnością powinna. I tutaj się ciśnie pytanie. Jako kto dostąpił Chrystus miejsca na tronie Bożym?
Czy jako Bóg ponad wszystkim błogosławiony na wieki? Nie, on zawsze nim jest. Czy jako odwieczny syn Ojca? Nie, on zawsze nim jest na łonie Ojca, wiecznym źródłem niewysłowionej radości. Czy też jako nieskazitelnie czysty, święty i doskonały człowiek, którego naturze absolutnie obcy jest jakikolwiek grzech? Również nie. Na tej podstawie i z tym charakterem mógłby w każdej chwili pomiędzy początkiem Ewangelii, żłóbkiem, a końcem Ewangelii, krzyżem, zająć miejsce po prawicy Bożej. Nic go nie powstrzymywało, miał cały czas do tego prawo. Jako Syn Człowieczy, który jest w niebie. Więc też nie. A więc jak to się stało? Wieczna chwała Panu Jezusowi, wieczna chwała Bogu wszelkiej łaski. On zajął tron, Pan Jezus Chrystus zajął tron chwały jako ten, który przez własną śmierć dokonał chwalebnego dzieła odkupienia, został obarczony pełnym ciężarem moich grzechów, który doskonale zadośćuczynił wymogom sprawiedliwego tronu, na którym obecnie zasiada. Właśnie tego musimy się uchwycić. Wolni od naszych obaw na podstawie tego, że zbawienie jest nieutracalne, bo jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, a nie na naszych zabiegach. To uwolni Twoje serce i uspokoi Twoje sumienie, gdy się tego uchwycisz. Nie możesz spoglądać wiarą na Syna Człowieczego przybitego do krzyża, a obecnie ukoronowanego na tronie i nie mieć pokoju z Bogiem. Pan Jezus Chrystus, wziąwszy na siebie moje grzechy i należny za nie wyrok, nie mógłby znaleźć się tam, gdzie jest obecnie, gdyby choć jeden grzech pozostał niezapłacony. Widzieć dźwigającego grzechy Pana Jezusa Chrystusa, ukoronowanego chwałą, to jednocześnie rozumieć, uzmysłowić sobie, że nasze grzechy, moje grzechy na zawsze zniknęły sprzed Bożej obliczności. Dlatego, że zniknęły sprzed Bożej obecności, nie mamy już teraz żadnej świadomości grzechów. Gdzie się podziały? Zostały wszystkie zmazane. Skąd o tym wiem? Ten, który wziął je na siebie, przeszedł w niebie na najwyższy szczyt chwały. Wieczna sprawiedliwość uwieńczyła jego błogosławioną skroń diademem, koroną chwały, jako wykonawcę mojego odkupienia, mojego i każdego człowieka, który uwierzył Jezusowi. Pan Jezus, jako tragarz moich grzechów, dowodząc ponad wszelką wątpliwość, że moje grzechy zostały raz na zawsze usunięte sprzed Bożych oczu. Chrystus ukoronowany i czyste sumienie są w błogosławionej łasce, w ekonomii łaski, nierozłącznie powiązane. Cudowny to jest fakt, że Pan Jezus wszystkie moje grzechy zgładził. A więc możemy pamiętać o tym i możemy wznosić Odkupicielowi pochwalny hymn wdzięczności z całej naszej wykupionej siły za okazaną nam miłość. I to jest bardzo ważne, żeby też spojrzeć, jak ta wspaniała i pocieszająca prawda ukazana jest w Piśmie Świętym, na przykład w liście do Rzymian, 3 rozdział, 21 werset, że teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną za przez krew Jego skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem
popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane zostało mu to ku usprawiedliwieniu. Jeśli uwierzysz Jezusowi, będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. I o tym czytamy właśnie w Rzymian 3:21. Czytam oczywiście z tego przekładu wydanego przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne, najlepszego przekładu na język polski, jaki obecnie istnieje. Lecz teraz, niezależnie od zakonu, sprawiedliwość Boża objawioną została, o której świadczą zakon i prorocy, sprawiedliwość Boża, mówię, przez wiarę w Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkich wierzących, albowiem nie masz różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych cierpliwości Bożej. Z kolei w liście do Rzymian, 4 rozdział, apostoł mówi wyraźnie o wierze Abrahama, która poczytana mu została za sprawiedliwość, i mówi, że nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane, i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I to pokazuje, że mamy Boga przedstawionego naszym duszom jako tego, który wzbudził z martwych, dźwigającego nasze grzechy. Dlaczego to uczynił? Dlatego, że ten, który był wydany za nasze przewinienia, doskonale uwielbił Boga w sprawie naszych przewinień i oddalił je na zawsze. Bóg nie tylko posłał swego jedynego Syna na świat, ale starł go dla naszych nieprawości, ze względu na nasze nieprawości. I wzbudził z martwych po to, abyśmy wiedzieli i wierzyli, że nasze nieprawości zostały zgładzone w sposób, który zapewni Bogu nieskończoną i wieczną chwałę. Wieczna chwała i hołd imieniowi Jego. Dodatkowo kończąc to dzisiejsze spotkanie 43, chciałbym zwrócić uwagę, że mamy także ojcowskie świadectwo w sprawie tej fundamentalnej i wspaniałej prawdy w liście do Hebrajczyków, rozdział 1. Czytamy następujące, poruszające duszę słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechu przez siebie samego, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym całym 1 rozdziale i 2 rozdziale listu do Hebrajczyków. I zachęcam cię, żebyś regularnie ten rozdział czytał, czytała. Najlepiej, dopóki się go nie nauczysz na pamięć codziennie. Ja przeczytam jeszcze z tego przekładu. Trynitarne Towarzystwo Biblijne wydało ten Nowy Testament. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc odblaskiem chwały
i wyrażeniem istoty Jego niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tym przedniejsze od aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię. Pan nasz Jezus Chrystus, błogosławiony niech będzie Jego imię, nie zasiadłby na tronie Bożym, zanim by nie zgładził wszystkich naszych grzechów w ofierze swojej na krzyżu. Stąd zmartwychwstały Chrystus po prawicy Bożej jest nieodpartym dowodem na to, że wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone. Jezus nie mógłby znaleźć się tam, gdzie jest, gdyby pozostał choć jeden grzech niezgładzony. Bóg wzbudził z martwych tego samego Syna Człowieczego, Zbawiciela, na którym On sam położył pełne brzemię naszych grzechów. Wszystko więc jest ostatecznie ustalone i załatwione na zawsze, na wieki. Tak jak u Jezusa, tak i nawet u najsłabszego z wierzących w Niego nie jest możliwe, aby pozostał jakikolwiek grzech niezgładzony. Wspaniale móc to powiedzieć jako niewzruszoną prawdę Bożą, wielokrotnie potwierdzoną w Piśmie Świętym. Dusza, która uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, posiada pokój, którego świat nie może ani dać, ani odebrać. Dlatego jest to bardzo ważne, aby rozumieć, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest nieutracalne, jest oparte na doskonałym dziele Pana Jezusa Chrystusa. I stąd mamy pokój sumienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 43. część serii Bóg zachowa swoich. Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, proszę do mnie napisać. Mój telefon 791-214-963. Można wysłać SMS-a, wysłać e-mailem za taką prośbę czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać tradycyjnie czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę.